Nie wypuścimy chyba pana profesora stąd tutaj. Serdecznie zapraszamy o zabranie głosu. Bardzo proszę. Ja jestem pod wrażeniem tej dyskusji. Jakoś tak żyjemy w kraju, gdzie ja już nie wierzę, że takie dyskusje są możliwe. To jest, proszę państwa, dla mnie tylko dowód, że duch wyczyny niezwykłego miasta istnieje w dalszym ciągu. Coś na ten temat, bo jestem tutaj przypadkowo, żona mnie tutaj skierowała w wyniku telefonu od konserwatora, bo wieczorem przyjechałem wczoraj. Otóż mimo wszystko dla mnie wyczyna istnieje jako coś niezwykłego. Wiele rzeczy widziałem, ale wyczyna jest w dalszym ciągu niezwykła dla mnie intelektualnie. Z prostej przyczyny, że osoby, które po prostu się tu urodziły, jako fizyk czy matematyk na całym świecie, ja znałem kutę, nim cokolwiek wiedziałem o wyczynie. Natomiast, tak jak powiedziałem chyba w radiu kiedyś, że się kuta urodził w jakiejś miejscowości Piczem, to się dowiedziałem w Dreźnie. Mianowicie byłem wizytującym profesorem na Technicznym Uniwersytecie i pod koniec grudnia 1994 roku chciałem jechać do domu szybciej, wiedząc, że kolejki są potężne, jak pojadę koło 20 grudnia. No i ten mój przyjaciel, gospodarz mówi, no a czemu ja nie zostanę, a czemu mam zostać? No bo jest tutaj konferencja na temat kuty, a ty kuty nie znasz. Nie, no kutę znam. No to powinieneś zostać. Ja mówię, jaka jest przyczyna? Przecież to jest twój kraj. No i mi powiedział, że się gdzieś w Piczen urodził obok Opel. Proszę bardzo. Takie były początki, ale potem, proszę państwa, ja sobie bardzo wiele rzeczy uświadamiałem poprzez, ja oczywiście historykiem nie jestem, ale sobie uświadamiałem po czasie, czym była wyczyna. A przede wszystkim, co się stało mniej więcej 450 lat temu, jak tu zostało założone gimnazjum. Bo to jest praprzyczyna tego stanu wyczyny, jaki on jest w tej chwili. Bo tak jak my mówimy, tam pan, który tu był, się pytał, Kunicy śladu prawdopodobnie nie ma, bo była kobietą. Chociażby z tej przyczyny. Męża tak, ale jej inny sposób się na pewno lubiła. Ale faktem jest, że wszystko wskazuje na to, że te orbity to ona liczyła też i po prostu. Opa! Liczyła też i po prostu w wyczynie. I taka pierwsza po prostu uwaga, jaka by była, nie wiem, z której wieży korzystała, to trzeba po prostu wykorzystać do tego, że na górze takiej po prostu wieży trzeba zrobić obserwatorium, ileś starych tych urządzeń po prostu znaleźć, w detale nie będę w tej chwili wchodził, zrobić przy okazji jakieś takie muzeum po prostu techniki i to należałoby po prostu wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o kutę, no to w tej chwili trochę więcej wiem, bo się dowiedziałem, że, bo ja na samym początku pisałem tak, z dokumentów wynikało, że to była sierota, rodzice zmarli tutaj i on w wieku 6 lat, chyba pierwsze 2 lata chodził do tej szkoły, znalazł się we Wrocławiu, tam się wzięła jego olbrzymia po prostu kariera, to znaczy dokładnie karierę robił w Monachium. I teraz jest sytuacja po prostu taka, że jeżeli my popatrzymy
czy warto, kim ta osoba była. Ja może kogoś przekonam, czy nie przekonam, że matematyka jest łatwa, czy nie. Mogę tylko tyle po prostu powiedzieć, że jakiś postęp cywilizacyjny w zasadzie, drodzy Państwo, się zaczął od Leibniza i Newtona, którzy wymyślili rachunek różniczkowy i całkowy. A kawałek dalej za tym szły równania. Czemu to jest ważne? To jest ważne z tej przyczyny, że wtedy po prostu można było przewidywać przyszłość. I od tych czasów rozpoczął się kariera zawodu inżyniera w źródle geniuszy po francusku. I otóż, proszę Państwa, proste zadania, które się robiło, to były po prostu dawno zrobione w XVIII wieku. Natomiast co jest ważne w rachunku różniczkowym? Przepraszam, że próbuję to mówić, być może, że ktoś mnie wyrzuci za chwilę, że są jakieś zmiany. I po prostu, jeżeli ja znam matematykę, to mogę powiedzieć w różnych zawodach, w inżynierii chemicznej, materiałowej, w przewidywaniu pogody, czy jak poleci tajfun. Wszystko się robi, że ja wiem, co jest w tej chwili, jak coś się zmienia, to muszę mieć pobadane. I na tej podstawie jestem w stanie powiedzieć, co będzie dalej. Jaki produkt wyjdzie, kiedy przyjdzie huragan, kiedy zniszczą Trumpa i inne osoby w Ameryce. Albo na wschód. I teraz, drodzy Państwo, metodę, jak to robić w tych trudnych zadaniach, to ideę podał Runge. To był matematyk z Göttingen, niemiecki, bardzo ważny. Natomiast doprecyzował w sposób genialny Kutta. On powiedział, co należy zrobić, by ta metoda była skuteczna. Także idea jest od Runge'ego, a metoda się nazywa Runge-Kutty. Kutta to zrobił. I proszę sobie wyobrazić, że od tego czasu minęło 100 lat. Metoda jest w dalszym ciągu aktualna. Między innymi w prognozowaniu pogody. Ona jest aktualna dlaczego? Bo ona jest genialnie prosta, a wobec tego daje się kontrolować. No i tak patrząc na tego Kuttę, to można jeszcze jedno powiedzieć, że w świecie istnieje taki ekskluzywne towarzystwo Runge Kutta Club. Tam jest 50 najlepszych po prostu matematyków, numeryków na świecie. Z tej przyczyny należy przed Kutą niewątpliwie stanąć na baczność, mimo po prostu hardego polskiego po prostu charakteru. Ale nie tylko on jest jedną taką po prostu osobą. Na pewno była Kunica, ale to już rozumiem, że jest sprawa bezdyskusyjna. Natomiast jeszcze jest agrochemik Goy. To był chyba wnuk takiego bardzo znanego pastora tutaj w Wyczynie. Natomiast tych osób według tego, bo ja najpierw czytałem przed 20 laty Geschichte der Stadt Pichen Kellinga. I to jest bardzo wartościowa po prostu rzecz. No, teraz to trochę uzupełniałem, ale, drodzy Państwo, jak weźmiecie, przeczytacie tą historię tego miasta, gdzie jest dokładnie od 450 lat napisane, kto był rektorem, konrektorem, potem tam był audytorem, chyba organistą, kantorem, przepraszam. Te wszystkie osoby są po prostu wypisane, ale jest jeszcze, jeżeli chodzi w tej chwili, dla wszystkich nas jest przekaz jeden fantastyczny. Jak popatrzycie, jak wyglądała Rada, jak już po czasach napoleońskich od 1807 roku, jak była zmiana
zmiana organizacji życia, tak to powiem w plusach, i obywatele wybierali radę, co się dzieje. Tam można dokładnie prześledzić, jakie w Prusach były stosunki. Co dwa lata albo co rok był wybierany przewodniczący Rady Miasta, burmistrz był inną osobą, czyli elementy samorządności były doprowadzone do perfekcji. Kończy się 1846 do 850 któryś, wiosna ludów, w związku z tym przycisnęli więcej i za Bismarka też przycisnęli, a potem się ta kronika kończy. I to jest po prostu fakt, nad którym myśmy się też powinni zastanowić, że ci ludzie byli tutaj doprowadzeni, byli przygotowani do tego, żeby prowadzić samorząd. Oni go prowadzili w sposób mistrzowski. Kling pisze też, że na przełomie pod koniec 18 roku życia zasadą absolutnym wyjątkiem były osoby niepiśmienne, wyczyny. A ostatnią rzecz, o której przy tej okazji chcę powiedzieć, że też trzeba mieć świadomość, że wyczyna władza była w brzegu, że się tak wyrażę, i książę Brzeski był tą osobą, która po prostu tu o wielu rzeczach decydowała. Ale też trzeba wiedzieć, że najpierw było gimnazjum w Brzegu, to był 1529, o ile tak, bo w przyszłym roku powinno być 490 lat od założenia tego gimnazjum. I tam się też rozpoczęły rzeczy zupełnie fantastyczne, mianowicie został wprowadzony porządek kościelny i porządek szkolny. I słuchajcie uważnie, w porządku szkolnym było napisane, że osoba, dziecko zdałe do uczenia się od 6 do 11 roku życia powinno chodzić do szkoły w czasie przynależnym, czyli po prostu w zimie na ogół, bo wiecie, się hasło po prostu było. Jeżeli to nie zostało nawet wprowadzone, drodzy Państwo, to jest dla mnie przynajmniej rzecz taka, że ja na to patrzę z pełnym zachwytem. A wiecie dlaczego? Bo jak już umiałem pisać w 1948 roku, to pani podyktowała, że w niedzielę wszystkie osoby mające 18 i więcej lat zgłoszą się do szkoły przed komisję weryfikacyjną do badania analfabetyzmu. I znalazło się wiele osób, które krzyżykami się podpisywały. Natomiast jeżeli to porównamy z tym, co Kling pisze, że tutaj raczej wyjątkowo osoby nie potrafią po prostu pisać, to jest się nad czym zastanowić, ale przede wszystkim jest czego być dumnym. I na samym końcu mogę jedną rzecz powiedzieć, że widziałem, kolega we Wrocławiu mi pokazał protokół rzeźników. No tam to było, albo komuś zapłacili, że ten rzeźnik też kaligraficznie w 1700 którymś roku pisał, no coś zupełnie po prostu fantastycznego. I to trzeba wyciągnąć z tego wnioski i domagać się pełnego szacunku na wyczyny, bo jako inżynier też powiem, że w ramach intensywności intelektu Polska nie ma, Byczyna nie ma równego miasta w Polsce, bo tu żyje 2000 ludzi, przy tych osobach jakie są. No z tych osób, które tu żyje, co prawda się urodziła w Brzegu profesor Christine Przyrembel, ale nazwisko jest ewidentnie byczyńskie. I ta pani jest prezydentem jakiegoś organizacji toksykologii. To jest żyjący aktualnie profesor kliniki pediatrycznej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
Tak to wygląda. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Przede wszystkim dziękuję pani doktor, która musi niestety... Ja z państwem. Wszystkiego dobrego. Do października. Jestem samochodem. Aha, no to... tak. Tak, znaczy jestem z osobą, która zawiezie mnie szczęśliwie do brzegu. Czyli wracam tam, gdzie książę Breski. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Aha, a jeszcze Byczyna. Też jest faktem, którym się nie pisze, ale on został w 1935 roku, nie poszedł na emeryturę, jak Niemcy piszą. W 1934, pod koniec 1934-1935 roku w Niemczech była weryfikacja kadr. I od profesora wymagano, żeby w trzecim czy w czwartym pokoleniu był czysty rasowo. Tymczasem jego mama była Koszyńska. To jest też nazwisko typowe, po prostu dla Byczyny. I to spowodowało, że on został wyrzucony na emeryturę. I była taka osoba na Uniwersytecie w Monachium, Pfeiffer. Profesor Pfeiffer, taki wiekowy, który pisał, że on się w czasach Hitlera swoje zdanie po prostu miał. Taka była po prostu prawda. To samo dotyczy Goya, którego też w czasie wojny został też wyrzucony, był profesorem z Królewcu, został bez pracy do 1945 roku. A ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak się trochę dziwię, bo przed 10 laty ja organizowałem taką bardzo poważną konferencję. To było 140 lat jak od urodzenia Kuty. W zeszłym roku było 150 lat od tego urodzenia. No tu jakoś telefonowałem. Konferencję skromną zrobiłem w Opolu. Ale przed tymi 10 laty ta konferencja była poważna i trochę materiałów, żeśmy, ja przesłałem tu po prostu przynajmniej do Byczyny. Można je było po prostu wydać. Przede wszystkim był tam bardzo interesujący wykład profesora Szefera, to jest członek Akademii, który mówił, czym dziś jest metoda Kuty dla przyrodników. To od niego wziąłem te wszystkie rzeczy, że jak się nie da przewidzieć prognozę pogody, co jest niestabilna, to tą metodę się bierze, bo ona, metoda Kuty, mówiąc językiem matematyki czy fizyka, jest bardzo stabilna. Jeszcze raz pięknie dziękujemy panie profesorze. Polecam się po cenach firmowych. Dziękujemy ślicznie. I zapraszamy ponownie do Byczyny. Ja ze swojej strony nie ukrywam, kto przyjedzie z turystów do Byczyny, to mówię, jeżeli leci samolotem, niech sobie przypomni właśnie Byczynę. Byczynę, ponieważ tutaj właśnie Marcin Wilhelm Kutta opracował profil i skrzydła samolotu, i śmigła samolotu. W związku z czym mamy sytuację taką, samolot by nie latał, gdyby nie jego Przepraszam, o tym zapomniałem, co by trzeba było powiedzieć. Twierdzenie Kuty, tak ono precyzyjnie to wygląda w ten sposób, bo to jest jeden z ojców aeromechaniki, aerodynamiki, że siła nośna skrzydła samolotu jest proporcjonalna do cyrkulacji. Cyrkulacja to jest taka specjalna całka po prostu po powierzchni. To jest to słynne twierdzenie Kuty Żukowskiego, bo Żukowski 3 czy 4 lata to był profesor Rosjanin, do tego samego wyniku doszedł. Niezależnie. Tak, niezależnie. Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Teraz, jeżeli można,